Hejka kochani, witamy was na naszym wspólnym kanale. Tak, cześć, witam was, dzisiaj już jestem ja. Ostatnio mnie nie było, bo nie miałem kiedy nagrywać vlogaska, bo Kasperek sobie tam grzał dupkę na słońcu i nagrywał. Tak. Ogólnie dzisiaj jest bardzo ważny dzień, ja jestem cały, może nawet nie zestresowany, ale taki mam wyżyny swoich emocji, a zazwyczaj staram się trzymać je w rydzach. W rydzach? W rydzach? I grzybach, no dobra. No dobra, może być. Dzisiaj jest gala... Sea Bloggers. Sea Bloggers. Można? See bloggers. Można zacząć bloggers. Ogólnie to jest stres, ponieważ jestem nominowany w kategorii TikToker roku 2020. Well, wątpię, że dostanę tę sytuację, w sensie Szymon zawsze mnie tak mówi, Boże, przestań tak gadać, ale wiecie, tam jest nominowana Dobra Faza, Piotrek, Karaziński, no i reszta ogólnie fajnych twórców, no ale jest okazja, żeby się... Pokazać. Pokazać, nie? I mamy nadzieję, że będzie werso. Mamy nadzieję, że... zobaczyć na Instastory, czy na przykład idzie do Łodzi. Patrzyłam, nic nie nagrywała. Never mind. Jakoś wyjątkowe źle dzisiaj wyglądam, ale nieważne. Zdaliśmy sobie właśnie sprawę, że do gali zostało jakieś 2,5 godziny, w sensie, bo zaraz będzie 15, a gala jest o 18 i musimy tam być na 18, więc mamy bardzo mało czasu, a Kasper się dopiero poszedł myć. Kurde. Nie, to nie do pani. Ja się muszę jeszcze umyć, Kasper się musi umyć i pomalować. To w ogóle będzie szczyt, nie? A ja muszę sobie znaleźć stylówę, bo jeszcze nie mam do końca stylówy, serio. Najbardziej... kurde! Jeszcze raz. Najbardziej planuję założyć... Najbardziej planuję założyć tą koszulę Kaspra XX... XS, bo ona jest taka fajna i nie wiem co do tego. I was born to make you happy. W tych zwykłych spodniach będę wyglądać jak kelner. Mam welurowe spodnie czarne, które mogą być cool. Mam spodnie białe. Nie, to chyba te są lepsze. Mam spodnie szare, w których ładnie mi widać pośladki. Mam spodnie ecree. Jezu, ja nagrywam vloga! Mam spodnie ecree. Kasper pewnie wytnie, nie będzie wiadomo czemu się śmieje. Kasper puścił bąka właśnie. Mam jeszcze takie, ale one są... Boże, było mi widać cycki. Mam jeszcze takie, ale one są do przeróbki, bo one są z lumpa i są jeszcze nie do noszenia. Także ja szukam stylówy i zobaczymy. Nałożyłem te białe spodnie... O nie, stópki. Nałożyłem te spodnie ecree i... No to jeszcze będzie pasek i wszystko, ale nie wiem, dziwnie wyglądam. Nałożyłem teraz takie zwykłe białe spodnie. Tak sobie... To w ogóle jest nieuprasowane, nieułożone, ale tak patrzę, no nie jest najgorzej, bo na pewno nie mogę iść w opiętej koszuli, bo wyglądam gorzej. Zaraz wam zresztą mogę pokazać, no ale nie wiem, cały czas mi coś nie gra. To jest, kochani, totalnie jakiś szczyt. Brałem teraz prysznic, ponieważ się ogarniam właśnie na galę i spadł mi grzebień do rozczesywania mojej odżywki. Bitch, what the fuck? I mean, to jest znak, to jest tak, on pękł w wodzie. On pękł w wodzie, znaczy, że to jest jakiś znak i ja coś wyczuwam w powietrzu. Coś pie... Jest, kochani, godzina, nie wiem czy jest fokus. 17, więc zostało nam i mało i dużo czasu jednocześnie. Ale jestem tak zestresowany, że to jest po prostu hit. I need to show my mom. Na szczęście Kacperek zaszalał, ale tak optymalnie. Z klasą, jak z zawsze. Z klasą zaszalał. Bo ale jeszcze będą... Nie. Tak. Bardzo ładnie tak wyglądasz. Tak, bo to będzie właśnie punkt kulminacyjny. Nie, do przestań być taki. Od początku wiedziałeś, że chcę robić black lip, a teraz mnie stresujesz. Żebyś zrobił sobie takie błyszczące, jasne usta. Nie, nie chcę błyszczących jasnych ust. Chcę mieć black lips. To jest na 101%. Ja to robiłem wszystko pod black lips. Black lips były punktem numer... Zobaczymy. Jeden. W razie czego usta mogę zmyć. Ale no, mega się stresuję i jednocześnie jaram. Ogólnie też obstawiam, że na miejscu większość będzie nagrywał Szymon, ponieważ ja jestem już tak obsikany, tak zestresowany, ale z jednej strony się strasznie jaram, że idę na coś takiego, że mnie w ogóle zaproszono na coś takiego. Jestem gościem honorowym. Znaczy nie wiem, czy honorowym, ale jestem gościem. No jestem honorowym gościem, jestem nominowany, prawda? No. No właśnie. Kochani, my już jesteśmy gotowi. Tutaj obaj, proszę bardzo, Kacper już ma czarne usta. Idziemy, bo nie zdążymy! Się stresuje strasznie. Stresuje się strasznie. Ale wiecie, co to nadrabia? To, że wyglądam po prostu gore. Ja wyglądam, jakbym spadł z nieba. No i to mocno uderzyło ziemię. Bitch. Idziemy. Jesteśmy na miejscu i teraz szukamy wejścia. Przerobiliśmy zdjęcie, które jest na Instagramie Kacpra. Dobra, jesteś ludzie, to też przyjeżdżają. O dobra, ja już nie wiem, bo się wstydzę. Kochani, siedzimy już w środku i jest awkward, bo jest dużo poważnych ludzi, a my jesteśmy niepoważni. I nagrywamy sneaky vloga dalej. Simon, pokaż trochę scenę. No, pokażę już, wam pokazuję. Jest tak zimno z tą klimatyzacją, że nie mogę. Są poważni ludzie z telewizji, a my jesteśmy niepoważni ludzie z TikToka, więc jest awkward. Ale trzymajcie kciuki. Szymon, kogo wstawiasz, że to będzie sytuetkę? Beyonce. Ja... Zaczynamy.
Proszę zająć miejsca. Wow. Ja obstawiam dobrą fazę, 100%, ewentualnie Piotrek. No ja myślę, że albo Ewa, albo, znaczy no w sumie Ewa, Piotrek, ale no Kacper też obstawiam. Kacper też mi dobrze zauważył. Nataliśmy trochę po tej sali, bo siedliśmy w jakieś miejsce, się okazało, że mamy przeznaczone dla siebie. Dobra, kończę na razie. My jesteśmy z tego pokolenia, które bardziej zna TikToki niż TikToki. Zawsze to jakaś, wiesz, kwestia świeżości oczywiście. Tak, i mało kalorii. Tak, wiadomo, że dwa TikToki, ale ile TikToków? Jeden? TikToków jest całe mnóstwo. Okej, okay. I to jest nowa, jak rozumiem, kategoria, zupełnie nowa. Nominowani w kategorii TikToker. Fryziownik Art, VIP Team, Odnowa Psycholog, Muffin Art, Mama Iwerka, Uczesanki, Mr. Paubir, Haraziński. Mudr Mut i dobra faza, brawa dla tak wszystkich jest nominowanych. O, brodę dla TikTokera roku wręczy osoba z samego serca TikToka, która zna to medium internetowe jak nikt, szefowa działu zajmującego się rozwojem kontentu i społeczności na TikToku w Europie Centralnej i Wschodniej, między innymi w Polsce, w Rumunii, w Grecji, na Węgrzech. Paula Kornaszewska, zapraszamy na scenę. Dobry wieczór, szanowni państwo. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, żeby po raz pierwszy na festiwalu Sea Bloggers wręczyć tą wspaniałą nagrodę dla TikTokera, dla osoby, która pomogła w rozwoju naszej platformy. A tą nagrodę otrzymuje Ewa Zawada na TikToku Dobra Faza. Miło zapraszam na scenę. Przepraszam, jestem bardzo wrażliwa. Te wszystkie lata na TikToku i wsparcie tej aplikacji są tutaj, bo nie liczby nas definiują, tylko nasze wartości. Także ja bardzo, bardzo dziękuję. W roku ustałam, siedziałam tak jak wy tak naprawdę i kiedy usłyszałam swoje imię i nazwisko od Asi Przetakiewicz, to ja nie wiedziałam, czy na sali siedzi jakaś inna Magda Berenda i po prostu rozglądałam się, dlaczego jeszcze nie wchodzi na scenę. Okazało się, że to byłam ja. Wzruszeni emocje rozpalają do białego rana. Co? Fajnie było? Super było. Same kobiety w grę. Dziękujemy bardzo jeszcze raz za gratulacje. Dziękujemy ponieważ bardzo. Ponieważ to był rok kobiet. Monopolis. To się 2020. I 2021 też. Dziękujemy za zorganizowanie spotkania. Oby tak ale więcej, bo rzeczywiście musimy się, drodzy państwo, spotykać. Jestem kochani w łazience i słyszę, że jest kolejka, więc zaraz wychodzę, ale no, jest super. Nie nagrywamy nic po trochę. Także kochani, naczelna ciotka, reporterka, czyli ja, nagrywam dalej. Jest z nami teraz Ania. Cześć! Cześć. Nie wiem, kiedy ostatnio coś nagrywałem, ale no, troszeczkę się wstydzę, bo jednak to jest takie, wiecie, fancy towarzystwo. Nie ma się czego wstydzić, to są sami fajni ludzie. Wieśniaczka z aparatem wyciąga i... No. Chcesz coś powiedzieć? Ja chciałbym dodać, że bardzo gratuluję Ewie, która wygrała naszą kategorię. Czoło ci urwało. Nawet ja bez czoła wyglądam świetnie. Ja się Marvin Gotwo. Dzień dobry. Spokojnie, zablurujemy. A, to ja ci poczułam czułko. Nie trzeba tego. W ogóle wszystkim wrażujemy, w ogóle, bo wygrały same babeczki, z czego ja się bardzo cieszę. Ponieważ 2020 był rokiem babeczek, 2021 będzie rokiem babeczek, no wiedzę, to ponieważ to laski przejmują świat. Prawda, Ania? Girl power. No, a tak to jest cool. Jak to się wyłącza? Znowu nie wiem. Wyłączaj, nagrywaj dalej, będzie śmiesznie. Wróciliśmy właśnie z gali MTV Awards. Żart, to nie jest MTV Awards. Wróciliśmy z gali Sea Bloggers. W ogóle nie nagrywasz. Z gali Sea Bloggers. Nie wiem, ile mam materiału. Coś z tego może nam się udało ukryć. Ja się wstydziłem trochę, ale taka wieśniaczka trochę nagrywałem. W sensie wieśniaczka. Wszyscy tam nagrywali. Ale ja się wstydziłem. Ja w ogóle jestem głupia, za małym żarcie. Co? Bo Kasper nie jadł, bo się wstydził. A ja sobie jadłem kanapeczki, sreczki, tiruliru, szamborambo. Because I'm skinny legend. Ale ja muszę to powiedzieć. Jak ja mam iść się wysikać i umyć ręce, kiedy ta ręka dotknęła Julii Wieniawy? Ja muszę to powiedzieć, dobra, no opowiem to. Powiedz. Podczas after party, tak, nawet byliśmy zaproszeni na after party, o dziwo, nie wyrzucili nas. Minęłem się z Julią Wieniawą, którą kocham i ubóstwiam. I ona do mnie mówi, że mnie uwielbia. W ogóle powiedziała mi, że myślała, że ja zdobędę nagrodę. Przytuliliśmy się, porozmawialiśmy i ja byłem jak... I can't.
klient! Ale bardzo się cieszę z tego wieczoru i naprawdę był wspaniały. Nie udało się zdobyć statuetki, nie jest mi w żaden sposób jakby przykro, bo zdobyła ją Ewa, która zasłużyła na to w 101%. Ej, idź sobie, bo ja sikam, słuchaj będzie. No, słyszycie. No i co, nie wiem w końcu, kochani, jak to było z materiałem, bo ogólnie to ja miałem głównie nagrywać, no bo tak. Na początku gali oczywiście byliśmy bardzo zestresowani, byliśmy sami, bo nie było też Ani. Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić i w końcu znaleźliśmy swoje miejsce. Pogadaliśmy sobie z innymi, wiadomo, później fajniej było już po gali, ja tam nagrywałem. Oczywiście, jak widzieliście na samym już wydarzeniu, parę tam ujęć, śpiewała Magda, jak tam wręczali niektórym osobom nagrody, też nie chciałem wszystkiego nagrywać. No nagrałem tą kategorię, co Kasper był nominowany, pierwszą kategorię, coś tam jeszcze ponagrywałem, jakieś przebitki, żeby coś tam dla was było, no ale tak mi było trochę głupio, jeszcze byłem blisko tych fotoreporterów, tak siedzieliśmy akurat, bo siedzieliśmy na początku, jak widzieliście. Dobra, oni są tutaj od dokumentowania, a ja jeszcze wyciągnę swój aparat, jak taka ciocia na weselu, która mówi: a mnie nie obchodzą fotografowie, tylko ja muszę zrobić swoje zdjęcia. I story też nagrywałem, Kasper się zestresował, ale no. Ale do ostatniej chwili ja czekałem z aparatem, że jak powiedzą, to ja po prostu i od razu w jednej ręce aparat, w drugiej telefon i nagrywam wszystko. Ale na szczęście, Jezu, wygrała Ewa. Nie chodzi mi o to, że Kasper nie wygrał, tylko na szczęście wygrała Ewa. Tylko, bo ja kibicowałem właśnie albo Ewie, albo Kasprowi, bo oni oboje w internecie głoszą takie, są ze sobą takie dobre przesłanie i po prostu to powinno być nagrodzone, nie? Outfit też się sprawdził, dostałem kilka komplementów, nawet ta marynarka też znalazła swoich ten... Oj, Kasper outfit. Powiedział, że wyglądam super. Nikt. Julia Wieniawa powiedziała, że... Julia Wieniawa powiedziała... Ona przypadkowo trafiająca na tego vloga. Aha. Myślałem, że jesteście profesjonalni. Jesteście psychopatkami. No jestem psychopatką, jeśli chodzi o Julię Wieniawę, za bardzo ją lubię. No. Jesteśmy mega zadowoleni i mam nadzieję, że to nie był nasz ostatni event. Będzie problem, żeby przebić tą stylówkę. No nie będzie dużego problemu jakoś. Ej, ale ogólnie to, bo my byliśmy na pierwszym naszym evencie, byliśmy na press day press day Zalando w agencji i to było dla nas straszne. My byliśmy przytłoczeni dwiema sławnymi osobami. A tu... Proszę! Śmietana towarzyska! Śmietana towarzyska! Julia Wieniawa się rzuca na szyję Kacprowi. Dajcie spokój! Ewą pogadaliśmy. Z kim jeszcze pogadaliśmy takim fajnym? Jezu, ale szkoda... Z Marty Renty się poznałem pierwszy raz. A ja właśnie... Jeszcze pogadaliśmy z kim? Damn! Nie, ale coś mi się skończyło. Z Moniką. Ale nie pogadaliśmy z Natalką Sisik. Znaczy ja do niej, jak szedłem do toalety, wiem, niech się bawić, ona super. A nie, ja miałem robić Ani zdjęcie na ściance. No i robiłem, a przed tym widziałem kulisy nagrywania TikToka Natalki Sisik i Julii Wieniawy. Także to już świadczyło o tym, że wydarzy się coś. Wydarzy się. Widzieliśmy jeszcze taki Joannę Przytakiewicz. Widzieliśmy na żywo Małgorzatę Rozenek. Rozenek Majdan. To był hit. Ja się bałem, że ona do mnie podejdzie i powiedziała: ty mnie parodiowałeś! Józef, już do ciebie idzie. Ale dobrze, że wersów nie było, bo by cię dojechała. Ale brzydko z jej strony. Powiedziałaby: ty mnie parodiowałeś! Wersów to była chyba nominowana w dwóch kategoriach nawet. Tak. Freeze też i nie przyszł. Freeze, no. Blowek też był dwóch i też nie przyszł. Ja powiem tak, bardzo brzydko. Bardzo brzydko. Ja w ogóle zdejmuję diamenty, bo w ogóle uważam, że... Szmaragdy i diamenty. No powiedz mi, czy jakbym poszedł bez tych czarnych ust, no nie, no już tam... Bo on tak... Czarne usta. Jezu. No bo ja się bałem, no bo wczoraj jak zrobiłeś próbną stylizację, to wyglądałeś koszmarnie. Szczyt? Szczyt komedii, szczyt wszystkiego. Ale wezmę sobie je po prostu na... do Wrocławia 10, bo będzie vlog z Wrocławia. Tak. Taki spoiler. Z draguskami. Kochani, to jest najprawdopodobniej następny dzień już. Znaczy nie najprawdopodobniej, tylko to jest następny dzień i zapomnieliśmy się wczoraj pożegnać. Nie wiem, co z tego filmu wyszło. Zobaczycie, co po prostu jest. Coś tam posklekotam. Ale mam nadzieję, że wam się film spodobał. Szymon NP nie żyje. Nie, no bo jeszcze pomyślał, że jakiś, nie wiem, jestem... Nie powiem nawet jaki. No przecież jest 7 rano, no to możemy tak. 7 rano jeszcze jest. Możesz spać. Wcale nie wybiła 13. Co jeszcze? No co, zapraszamy was na nasze Instagramy, tak? Bijcie tam follow, nie mamy prywatnych kont. Moje zdjęcie z Gali. Moje też. I co, i widzimy się w następnym vlogu. Nie wiemy kiedy, bo te vlogi są jak my chcemy i nie wy jak chcecie. Bo to jest nasz kanał, nie wasz. Czy mam jakieś słowa końcowe, chcesz pożegnanie, coś tam tak jest? 6 stycznia do końca.